Witam, witam, witam w pierwszym odcinku mojego podcastu TRIPSPIRACJE. Ja się nazywam Szymon Stuczyński i zapraszam do odcinka prowadzącego do mojego podcastu. Cześć wszystkim! Witam w moim pierwszym podcaście o tytule TRIPSPIRACJE. Część z was Mogła się już spotkać z filmami, które przygotowywałem wraz z moją dziewczyną podczas pobytu w Indiach. A dzisiaj zapraszam Was do mojego pierwszego podcastu. To jest pierwszy odcinek, w którym opowiem Wam kilka słów o mnie, o tym, kim jestem i skąd w ogóle pomysł, aby nagrywać własny podcast. Moją największą pasją są podróże i rozwój osobisty. Od jakiegoś czasu słucham podcastów o różnej tematyce. Między innymi podcast Michała Szafrańskiego, Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy, który polecam osobom, które chciałyby zaoszczędzić pieniądze, ale nie tylko, bo tam są również inne rady Michała na temat samorozwoju. I to tak naprawdę u niego pierwszy raz spotkałem się z tym, co to jest właściwie podcast. Z tym, że często chcemy coś zrobić, ale no nie do końca mamy odwagę, by zrobić pierwszy krok. Dzięki Michał. To ty mnie zainspirowałeś do działania i to ty dałeś mi moc, aby nagrać, nagrać podcast, coś, co marzyło mi się od dawna. Nawiązując do, do podróży, swoją przygodę z nimi, zacząłem, mając 19 lat. Jak to się wszystko zaczęło? Poleciałem do Nowego Jorku, pierwszy lot samolotem i to podróż od razu na taką skalę od razu lot za ocean. Do tego momentu byłem tylko w jednym kraju na Słowacji. Już na lotnisku miałem. Zderzenie z rzeczywistością. Nic nie mogłem zrozumieć, co Amerykanie do mnie mówili. Tyle lat w szkole uczyłem się angielskiego, a nie potrafiłem złożyć kilku prostych zdań, aby urzędnik imigracyjny wpuścił mnie na teren USA, dał tą pieczątkę wjazdową. Mogę powiedzieć, że ten wyjazd zmienił moje życie. Podejście, że wszystko możesz, to jest taka siła, taka moc, którą odkrywasz w sobie, bo oni mają takie podejście, że wszystko co chcesz, to możesz zrealizować. A ja oczywiście wielu sceptyków śmieje się z tego, ale uważam, że w momencie, kiedy uwierzysz, że coś możesz zrobić, to właśnie się tak dzieje. Wtedy dowiedziałem się również, że narzekanie na brak pieniędzy na wyjazd to tylko wymówka, tak naprawdę usprawiedliwianie siebie, bo na wszystkie swoje wyjazdy zapracowałem sam po tym wyjeździe do Stanów, a było ich kilkanaście, i ludzie marzą o podróżowaniu, marzą o wyjazdach, marzą o pewnych zmianach w swoim życiu, ale tego nie robią. Od tego czasu, od czasu wyjazdu do USA, poznałem wielu wspaniałych ludzi, nauczyłem się angielskiego i rosyjskiego na poziomie C1, to jest taka europejska skala biegłości języka. Oznacza to, że po angielsku tak naprawdę pracowałem i załatwiałem biznes, więc to jest taka znajomość, która umożliwia płynne posługiwanie się językiem obcym. Zawodowo zajmowałem się eksportem, najpierw w Poznaniu, a potem w Warszawie. Uważam, że podróżowanie kształci i motywuje do działania, niezwykle motywuje. Chciałbym, aby moje podcasty też takie były, żeby miały taką moc w sobie, żeby dawały siłę do działania i wychodzenia poza strefę komfortu. Może powinienem zacząć od tego, ale co w ogóle znaczy i trip spirację, to jest połączenie słów od trip, angielskiego podróżowanie. I inspiracje, czyli inspirowanie. Bo to takie połączenie tych, tych słów, gra słów. Mam plan, żeby nagrywać dwa rodzaje podcastów. Jeden to taki wywiady z ludźmi, którzy podróżują. Sam znam ich wielu, ze względu na to, że, że dużo czasu spędzam z podróżnikami i uważam, że ich historie są niezwykle ciekawe i interesujące. Dodatkowo mogą też inspirować ludzi, którzy albo jeżdżą w inne części świata niż osoby, z którymi będę rozmawiał a drugie to takie moje relacje i moje relacje z wyjazdów z połączeniem takich rad, które, które bym dał osobom wyjeżdżającym. W sumie byłem w 28 krajach, mieszkałem w USA. Moja największa wyprawa to pięciomiesięczna podróż przez Litwę, Rosję, Mongolię, Chiny, Filipiny, Wietnam, Singapur, Malezję i Tajlandię. Spełnienie marzenia 5 miesięcy prawie, bez jednego tygodnia w podróży. Bardzo dużo się dowiedziałem o sobie i namawiam naprawdę, żeby jeżeli ktoś o takim czymś marzy, to żeby wyjechał i sprawdził sam siebie. Półtora miesiąca podróżowałem sam, trzy miesiące ponad z dziewczyną Natalią, którą też mogliście poznać we filmach na YouTube. Do końca marca pracowałem w jednej z większych polskich firm. Od kwietnia staram się realizować swoje pasje i marzenia, na które wcześniej nie starczało mi czasu. Oznacza to, że już nie jestem. Pracownikiem na etacie, przynajmniej na razie, robię wszystko co w mojej mocy, aby rozpocząć własną działalność biznesową. Jeszcze nie wiem, dokąd ta droga mnie zaprowadzi. Pewnie w podcastach też między wierszami będę dzielił się swoimi odczuciami, bo nie ukrywam, że to jest też dla mnie nowa sytuacja. Dzięki temu otworzyłem się na nowych ludzi i doświadczenia, poznałem naprawdę bardzo interesujące osoby, a Podcastowanie marzyło mi się od dawna, ale do tej pory nie miałem odwagi i czasu, by, by to zrobić, by się tego podjąć. Szukałem wymówek tak naprawdę, jeśli chodzi o to, czemu by tego nie robić. Prowadzę również stronę internetową Tripspiracje i fanpage na Facebooku, dlatego też zapraszam do odwiedzenia strony www.tripspiracje.pl Na kanale YouTube możecie też zobaczyć różne filmy z różnych wyjazdów. Jestem w ogóle dumny z tej strony, bo sam ją stworzyłem i każdy odcinek będzie się tak naprawdę znajdował na tej stronie internetowej będzie w zakładce odcinek plus tytuł. Prawdopodobnie w przyszłości pojawią się również transkrypcje każdego podcastu i materiały dodatkowe. Póki co do każdego podcastu będę zamieszczał pewne notatki, bo niektóre informacje są cenne, a wy prawdopodobnie będziecie słuchać podcastu jadąc na rowerze, robiąc coś w domu, dlatego często nie macie jak tego zapisać. Stąd, stąd te notatki. No i jeżeli dzięki mojemu podcastowi zdecydujesz się gdzieś wyjechać, to pisz do mnie. Takie historie działają na wyobraźnię bardzo pozytywnie. Ja no kibicuję każdemu, żeby Wyszedł poza tą swoją strefę komfortu. Ja wielokrotnie poza nią wychodziłem, i nie ukrywam, że do teraz mam pewie, pewne stresy, jeśli chodzi o przezwyciężenie jakichś własnych strachów. O tym też na pewno będzie podczas rozmów z moimi gośćmi, którzy naprawdę je jeździli w różne miejsca świata i, i też mieli pewne obawy. Często się blokujemy sami, moim zdaniem, przez takie nasze przekonania i nawyki, i czasami. Moim zdaniem warto przekroczyć pewną granicę, aby dowiedzieć się czegoś nowego o sobie. Jeżeli pierwszy raz słuchasz podcastu, nigdy nie miałeś do czynienia z podcastami wcześniej, ja w tym pierwszym odcinku wrzucę też pewne dodatkowe informacje w notatkach. Będziesz mógł czy mogła e, sprawdzić, jak tego słuchać, gdzie słuchać, no i co to w ogóle jest podcast. Każdy odcinek będzie dostępny na mojej stronie internetowej www.tripspiracje.pl, a także w różnych programach, które będą wypisane na tej stronie. Jeżeli masz telefon iPhone, możesz korzystać ze swojej aplikacji podcasty. Każdy podcast będzie również dostępny na mojej stronie internetowej, gdzie będzie można go również pobrać jako plik MP3. Podcasty powinny ukazywać się z dwutygodniową regularnością, czyli co dwa tygodnie nowy odcinek, przynajmniej tak będzie na początku. No i dzisiaj to było wszystko. Bardzo dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego, miłego słuchania, czy to o poranku, czy po południu, czy wieczorem. I powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.